bezcielesna bogini wraz ze swymi sługami śmierci walczyła z Uterem. Imperium wysłało do górskich klanów posła z wezwaniem na naradę. Przedstawicielem klanów został mianowany sługa Ryczy Mroczny Głaz, członek Najwyższej Rady i przywódca klanu Mrocznego Głazu. Spotkanie to pozwoliłoby zawiązać pomiędzy obu państwami trwałe przymierze. Mortis zdawała sobie sprawę, że wszelkie działania mogące zagrozić jej planu należało udaremnić. Zbyt wiele już bowiem poświęciła w nadziei na wskrzeszenie boskiego małżonka. Mortis musiała przeciąć drogę sługa Ridgera i jego armii, zanim dotarł do granic Imperium, gdyż połączone siły obu państw byłyby zbyt silne. Pułki nieumarłych maszerowały niestrudzenie na spotkanie sługa Ridgera, by wezwać go na inną naradę. Posłuchanie Mortis. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 i w kampanii Hord Nieumarłych Upiorzycą. I tradycyjnie upiór Prusin nas wita. Mortis szepcze. Czego od nas oczekuje? Klany wysłały emisariusza sługa Ridgera, aby spotkał się z Imperium. Jeśli się zjednoczą, zagrożą naszej misji. Mortis rozkazuje nam go unicestwić. Tak się stanie. Dokładnie. Okej, zaczynamy misję już trzecią. Z piątym maksymalnym poziomem dla tej pani upiorzycy. W łapę bierzemy sobie eliksiry do ekwipunku, wszelkie szafiry, sztandar na siebie i kamień runiczny na siebie. Smok zagłady, mogę go wziąć, będzie fajnie. Nie, no, oczywiście, że będzie to dupy. Bierzemy taką samą armię jak na początku poprzedniej misji, czyli wojownik wtajemniczony, a później pójdziemy w upiory. Trzeba będzie jakoś się przedrzeć przez górskie klany. Nie będzie to łatwe, ponieważ będziemy walczyli z wszelkimi takimi olbrzymami. Tak więc, no, to będzie problematyczne dosyć. Ale... no nie widzę innego wyjścia w sumie. Jeden tylko mroczny władca z przodu na przykład, to będzie za mało. Oczywiście w szóstym poziomie uda się już wziąć dowodzenie, na co bardzo liczę. Wtedy już będzie normalna armia czteroosobowa. To nawet wtedy, zamiast iść w upiora, mógłbym pójść w nekromantę, wziąć sobie drugiego wojownika i mieć taką armię z dwoma mrocznymi władcami. To by wtedy zdało egzamin. Zobaczę jeszcze, jak się to wszystko ułoży. Jeszcze się zastanowię, w jaką stronę pójdę, jeśli chodzi o moje armię. No, oczywiście sobie poatakujemy trochę. Na dobry początek trzeba się zacząć bronić. Tu jeszcze ciosy niepotrzebne, więc trzeba najpierw się skupić na tych goblinach. No i teraz, żeby poczekaj, zobaczymy, czy on trafi w ogóle. Dobra, trafił. Paraliż wszedł, super. Znowu czekaj i tak w kółko, dopóki jakieś chybienie nie wejdzie. Bo jakby weszło, to oczywiście na końcu wykonamy ruch wojownikiem i się wtedy będziemy bronić. Nie ryzykuję. Może różnie wyjść. Ale wyszło wszystko wspaniale, dobrze i fantastycznie. 81% szans na paraliż, a jednak naprawdę dobrze trafia. Mamy tutaj trochę tych diamentów, więc to jest 950 sztuk złota od razu warte, także no, duża korzyść z tego będzie. No, fajnie by było od razu tak zainwestować w złodzieja jeszcze, ale to spokojnie, wszystko się zrobi. Mistrzem gildii nie jestem, co prawda, no w sumie nawet się dość zastanawiałem nad tym. Ale jednak chyba mistrz magów mi bardziej teraz będzie służył.
tej misji by się przydało mieć mistrza gildii. Bo można byłoby ukraść trzeciopoziomową świętą zbroję od Imperium. O ile oni by to opracowali, oczywiście. Nie jest powiedziane. A od klanów można byłoby wziąć lodową tarczę. Czyli zapewnić sobie 30 pancerza w ten sposób. I można by się było nawet pokusić o jakąś stolicę. Ale no nie, chyba nie upiorzycą, bo to jednak jest jeszcze nie ten poziom. Chociaż odpowiedni pancerz, plus jeszcze szanse trafienia jakby sobie dołożyć z eliksirów, o ile by się takie znalazły, tak żeby upiorzyca miała 100%, to też by miało sens. Tu się coś dzieje, zbiry sobie walczą. I ten dowódca jest martwy. To rzadko się zdarza, bo te zbiry tutaj sobie najczęściej podchodzą pod moją stolicę i będą... jakże piękne intencje mieli wobec naszych armii. No akurat mam tu połowę punktów ruchu, więc chciałbym jednak to przejąć, co tutaj jest. Więc może... tak, może stanąć, żeby tutaj trochę mniej tego ruchu stracić w kolejnej turze. Z kim ty w ogóle walczyłeś tutaj? Z wilkiem. I to trochę wam to zrobił, ten jeden wilk. To chyba musiały być dwa. No nie wierzę, że cztery ciosy zdążyłby zadać przy takiej armii. To mogły być dwa. Nie pamiętam. Nieważne w każdym razie. Nadal zostajemy ze 150 sztukami. 150 złota nadal zostaje, no. Niestety tylko na razie jedna kopalnia jest pod kontrolą. Ja grałem jeszcze Liszą Królową tą kampanię, normalnie to ta misja zajęła mi bardzo dużo czasu. Sporo odcinków, chyba 8 albo 9. No bo ta misja w sumie to sama jakby prowadzi drogą taką do zakończenia, jaka po prostu wyznacza nam teren. Tu jesteśmy po prostu zamknięci tak naprawdę. No teraz za szybko się nie rusza ten zbir. A nie będę go atakował, niech sobie żyje jeszcze. Dwóch orków, czy ja to dam radę? Ja tego nie dam rady zrobić tak w ogóle. To nawet mogłem się ustawić tutaj. Ale to nie ma większej różnicy, bo... może pójdę sobie może na miasto. Wilk trochę mi zrobi. Ewentualnie ty mogłabyś coś przyjąć. Na ryj. To by nie było głupie. No, można tak zrobić. Dobra, to od razu rozwalasz tego łucznika, albo w ogóle... tak jakoś przeszło mi to koło nosa, że... animację wyłączyłem. Dobra, no tutaj atakuje goblin łucznik, ale to będzie ostatni jego strzał. No i teraz żeby paraliż wchodzi, bo... dwa ciosy jeszcze przeżyjesz, co prawda. Ale powinno być dobrze, bo ona tutaj znakomicie trafia. Wszystko naprawdę jest bardzo dobrze dysponowana. No, trochę przyjęłaś. Masz tyle samo życia, no w sumie trochę mniej procentowo, bo masz 140 ogólnie. Powolna regeneracja teraz czeka. Ale trzeba zbudować pierwsze budynki, oczywiście idziemy. Mrocznych władców, wiadomych względów, ochrona przed żywiołami, co się bardzo przyda na klany, chociażby. Na ich olbrzymów. I co jeszcze? Doświadczenia tylko 600, a tutaj już 1150 potrzeba, także no jest duży tutaj przeskok. Okej, okay. Ja bym jeszcze chciał opracować sobie szkielecika, o właśnie.
On się przyda. Chcę go użyć w takim jednym celu, że jak sobie dojdę dalej, jeszcze odsłonię mapę, to będę mógł za równinami sobie przyzwać tego szkieletora, odsłonić nieco terenów klanów, także miasto, które oni tam mają, a w tym mieście jest Slokaricz. Jako że jest na razie za mgłą wojny, to zdobywa dużo darmowego doświadczenia, co raczej nie jest mi na rękę, żeby miał silniejsze jednostki, więc taki mały trik wykorzystując mogę sobie trochę ułatwić później walkę ostateczną. No dobra, idziemy dalej, nie? Nie pamiętam, co było w mieście. Mieście, które zaraz tutaj będzie odsłonięte. I mam już 1200 sztuk złota. To mi się bardzo podoba. Idziemy sobie w Mroczną Świątynię. I zanim wybuduję na trzeci poziom budynek, to ja jeszcze... Może w ostatniej chwili dopiero to zrobię, nie wiem. Bo jeszcze nie jestem pewien, co ja bym chciał. No niby dasz radę, wojowniku, sam to zrobić. W sumie nawet bym był za tym, żebyś to zrobił sam. Bo ona zanim zdobędzie poziom, to trochę minie, a regeneracja jest jednak dla ciebie tutaj bardziej korzystna, bo ty dostaniesz poziom. Dobra, zobaczymy. Wchodzimy w to miasto. Ty się od razu bronisz. I trzeba teraz paraliżować, bo tutaj kolejny cios będzie dla niego śmiertelnym ciosem. Atakujesz goblina. Dobra, paraliż wchodzi. To ty czekasz. I robimy tak samo jak przy pierwszej walce. No ale trafiasz też byś mógł. Ale najważniejsze, żeby ona trafiała. To, że tam wojownik sobie raz nie trafi, czy wtajemniczony, to jest tam jeszcze pół biedy. Ale jak ona nie trafi, to już jest naprawdę źle. No, wojownik tak naprawdę zginie. Więc na dobrą sprawę nie wiem, po co ja biorę czekanie. Na duży styk są te walki, ale w razie jakby nawet zginął wojownik, to on może atakować tylko upiorzycę, która przeżyje. No ale wszystko przeżyło i jest drugi poziom dla moich jednostek. No i ona musi się troszeczkę zregenerować w tym mieście. Czemu wyatakować? Nasza zgniecie was swoim wojskiem. Ale co nasza? Trzech łuczników. No to na pewno nie będę szedł z takim zdrowiem. Bo oni zaatakują na pewno dwa razy. 90 obrażeń razem wyciągną. To trzeba na pełnym zdrowiu iść w taką walkę. Tutaj czterech łuczników znowuż. To wiecie co, może jakąś piętnastkę opracować? To nie będzie głupie. Przyda się. A coś by wypadało zaatakować. No tutaj też czterech łuczników, także ja bym chciał mieć to na strzała wszystko. No tutaj będzie bardzo ta pani moja Aurangzeb tu stawać. Dobra, ja już wnosiłem budynek. Trzeba będzie się uzdrowić ze świątyni. To nie będzie takie drogie, najdłużej to będzie wybudować, a uzdrawianie dowódcy za pieniądze nie jest takie drogie, bo nie mnożą się te potrzebne złoto. Bo im lepszy poziom jednostki, tym więcej jest wart sztuk złota uzdrowienie jednego punktu życia. Na piątopoziomowych jednostkach to chyba jest nawet 8 sztuk złota. Za jeden punkt zdrowia, jak mają na przykład 320 jak widmowy wojownik, no to wychodzą naprawdę chore sumy. Więc uzdrawianie za pieniądze w świątyniach, no to nie są tanie rzeczy, panie paździu. Jakby to powiedział Ferdynand Chiepski. Jeśli chodzi o dowódcę, to tam jest stała ta liczba. Wilcze cienie mi tutaj przyszły. Przybywam w imię wilczych cieni, bardzo poharatany przez wilki. Strzeżcie się nie umarli, te ziemie roją się od zielonoskórych. Mortis rozkazał nam unicestwić emisariusza klanów z Slokaricza. Krasnolud, którego szukacie, kieruje się w stronę Findar.
Bez obaw, spróbujemy opóźnić jego marsz. Nasz pan już wielokrotnie udaremniał te spotkania. Będziemy was informować. Spotkajmy się w naszym mieście Hiltlin. Znamy wiele tajemnic, które mogą wam pomóc w wykonaniu zadania. Zobaczymy się niebawem, nie umarły. No i pięknie. Findar to było to miasto, którego my musieliśmy tak jakby bronić przed natarciem Huberta de Lely w kampanii Imperium. Dobra, jak tutaj regeneracja? 94. Ja bym ciebie chciał jednak mieć w pełni zdrowia, chociaż z tym byś sobie dała radę. Jeszcze. Ale ja nie mam many na to. Kurde. To tak, świątynia czy gildia? Wszystko będzie mi potrzebne. Może gildia najpierw. Ale nie mam pewności, czy to wyjdzie, bo zatrucie orka to jest tylko 60%. No ale trzeba próbować. 20%, czyli oni im zostaje 32% i nie mam pewności, że oni zginą. Jeszcze raz. Dobra, teraz mam pewność, że oni zginą. Włączę to. Włączę to, bo w ogóle miałem wyłączone to wszystkie opcje. Okej. Teraz możesz wchodzić w całą pewnością. Ile tam? 26 mi zostało, dokładnie tak. No oczywiście jest szansa, że temperatura może będzie szybszy. Ale mam to gdzieś. Broń się, niech oni sobie strzelają. Ty ich wszystkich zgnieć. Świetnie. On teraz mnie na obronie zaatakuje, troszkę mniej dostanę. Wiożyca niestety oberwie mocno, no ale trudno, to są łucznicy. Dobra, tu się wszystko uda. Bez problemu. Zbierz jeszcze sobie tą skrzynię. Jeszcze zdążysz się wrócić do miasta. No i pięknie. Możesz się troszeczkę zregenerować, bo oczywiście tutaj już nie dojdziesz, więc nie ma sensu wychodzić z tego miasta. Złodziej coś pokombinuje w następnej turze. Coś tam wykombinuje na pewno. Ale mogę nie mieć tyle szczęścia. I wcale nie musi mi się udać. To zatrucie. A muszę dwa razy, bo jedno zatrucie to jest 20% mniej punktów życia dla nich. Punktów życia posiadanych w obecnej chwili. Więc łucznicy będą mieli 32. Gdybym miał czar taki jak siła albo moc witala i mógł go rzucić, to miałbym pewność, że każde jego trafienie, no to będzie śmierć tych goblinów. Teraz ewentualnie już mogę użyć sobie 15 czaru. Co też uczynię w sumie. Mógłbym zaryzykować złodziejem, ale bez przesady. Już na tych goblinach na przykład mogę to zrobić. Ale to jeszcze nie w tej turze. Tam jest 80% szans, że się powiedzie akcja, także tu jest mniejsze ryzyko. Ty będziesz mógł zbadać ruiny, bo nie pamiętam dokładnie, co tam było, a wiem, że było groźnie. Tam był chyba jakiś ghoul nawet, czy coś takiego. O, jak pięknie, że ty chybiłeś. Chociaż jeden. No tutaj ta redukcja obrażeń jest mniejsza. Ale zawsze coś, nie, te 30 pancerza jednak coś daje, bo oni nie zadadzą nawet tych 15, które mają. Zawsze to coś. Dobra, paraliż pewnie wejdzie. O, coś czułem, że jak to powiem, to teraz będzie chybienie. Ale to w takim akurat wdzięcznym momencie, bo to można było wkalkulować sobie to chybienie. Mógł sobie dostać ten cios i tak go dostał na obronie zresztą. Że wszystko pod kontrolą. Ten ork to wygląda trochę jak Chińczyk w tej czapeczce. Znaczy to nie jest czapka, to jest jego fryzura. Przepraszam bardzo, to nie jest jego czapka. Czyli orkowie pochodzą z Chin. No, przez to, że zebrałem ten skarb, to nie mogę teraz dojść. No dobra, trudno. Mogłem w sumie zrobić to złodziejem. Ach, drapał to pies. Co to było?
Dwie wiwerny to będzie groźne, bo zarówno czarownik, jak i templariusz dostają po morcie wtedy. To będzie trudne do zrobienia. To żadnym przyzwaniem nawet tego nie zrobię jakoś sensownie, bo gul będzie mnie paraliżował. Także jest tam dość trudno. Okej, świątynia niech powstanie. Ja nie wiem, czy ja to będę w ogóle atakował. Mógłbym się pokusić, gdybym miał upiora, to wtedy to będzie prościutka walka, bo upiór ma na oręż odporność na śmierć, więc na te źródła ataków, które tam są w tych ruinach. Ale sporo doświadczenia, bo to jednak wiferny, mimo że to pierwszopoziomowe, ale dwupolowa jednostka. Nie pamiętam, ile to tam było warte. Na pewno ponad 100 warta jest wiwerna. Na 3 jednostki. Jeszcze 2 wiwerny. No to koło 100 punktów doświadczenia by było za tą walkę. Tylko trzeba byłoby to pokonać, a wcale to nie jest takie łatwe. No bo co ja bym musiał tutaj zrobić? No musiałbym je bardzo osłabić, a nie mogę zatruwać niczego, co jest w ruinach. Musiałbym sobie koszmar rzucić. Ale on też by za dużo nie zrobił, bo kul by sparaliżował, więc jedyne co, to wysłać jakąś jednostkę. Jakąś liszę królową na przykład. Zrobić, poświęcić tam. Tak naprawdę ją poświęcić. A to będzie bez sensu w sumie. Dać się królą z 2 duchami, jakimś wyrobnikiem na środku, żeby to trochę przyjęło obrażeń. No w sumie to i tak dużo nie zrobi. Paraliż by wchodził w wiwernę jedną z jednego góra. Wyrobnik by może przeżył tam. Ile by przeżył? On by 2 tury przeżył. W drugiej turze już by był zdjęty. Ale gdyby Kula cały czas paraliżował 2 duchami, to mógłbym tam sporo zrobić. I to nie jest głupie. To nie jest głupi pomysł. Wiem, że trochę w to pójdzie pieniędzy, ale z drugiej strony, ile ja mam do wydania tak naprawdę? Tylko któryś z tych budynków i tutaj, więc to jest ponad 1000. No, to jest warte poświęcenia. Gdybym miał wilkołaka, to oczywiście tutaj to nie było nawet dyskusji, to byłoby bardzo łatwo wtedy, ale dobra. Nieważne. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że to się uda. Jak nie, no to będzie trochę słabo. Duchy muszą trafiać tutaj. O, jesteś pierwszy, więc ty się bronisz, ile możesz. Trochę więcej przyjmiesz. Oczywiście paraliż trzeba też przyjąć. Moja tylna linia jest odporna na śmierć, więc jedynie tylko wojownik będzie dostawał. Dobra. Oczywiście tak, w niego idzie paraliż. No właśnie, 2 duchy są po to, żeby przynajmniej jednego sparaliżować. 2 chybienia. Świetnie, no świetnie się to układa. Wojownik był pierwszy za cenę 2 chybień duchów. No naprawdę. No i, że tak powiem, gówno z tego wyszło. Traficie? No naprawdę, to jest żałosne, co tu się dzieje. No i teraz się będą bronić wiwerny, bo już nie mogą nic zrobić. Jeszcze jedna oszukała zresztą. Dobra, to i na dobrą sprawę. Ciebie mogę sparaliżować. Ty bez obrony. No. W sumie. Ja bym już mógł stąd uciekać. Dobra, wy to stąd uciekajcie. Czym prędzej. Może ty trafisz.
Okej. Spróbuj uciec, jak nie to, co to trudno. To może zginąć. Nie, to tam rybka. No, nie udało się uciec, ale... Tam taki szczególik tylko, no. Dobra, ty sobie uciekaj. To w ogóle to... Raz, dwa, trzy... Nie, ten sposób. Dobra, nieważne, i tak tam dojdziesz. Ile tam masz tą zdrówko? Ja jestem to w stanie zrobić, nawet teraz, no. Zależy, jak się ułoży inicjatywa. Bardzo źle. Teraz ja nie jestem w stanie w ogóle tego gula zabić. No to po czarowniku. Dupa blada. To jest przegrana walka. Ja tu nie mam czego szukać. Ależ skasztaniłem. Dobra, walnij sobie jeszcze raz. No, trudna walka, no co ja mogę powiedzieć. Dobra. Nic się nie stało. I tak byłem niezbyt przekonany co do wejścia w te ruiny, nawet jeśli, nawet w momencie, kiedy byli osłabieni, gdyby Templariusz był pierwszy, i on by tego gula zaatakował, to tu byłoby wszystko ok. To ktoś tutaj by musiał być wtajemniczony, na przykład. I ten wtajemniczony by zadał ten jeden cios chociaż. Albo szkieleta może tam wezwać, to tam jakąś wiwernę bywalną swoją maczugą. Ja bym te doświadczenia chciał zgarnąć, jednak mimo wszystko. Mimo, że to jest trudna walka. Trochę będę się z tym bawił, ale to jest... Spokojnie, powoli. Tak ta misja będzie się przedłużała. Teraz czy ja w ogóle będę mógł was uzdrawiać tak bez sensu trochę. A oni się też będą uzdrawiać, to tak... Też bez sensu. No, ja tu nic nie zrobi już. Zrobię najwyżej sobie Templariusza albo czarownika. Templariusza już eliksirem uzdrowił. Ty byś go zdjął. Teraz tak. Ciachnąć po jednej wiwernie albo jedną tą osłabioną jeszcze raz. Tyle, że już drugim szkieletem. To jednej bym się już podbił, zanim by w ogóle zaatakowała. To jeszcze jeden szkielet musi wejść. Koniecznie. I musi trafić, bo jak nie trafi, no to bez sensu w ogóle akcja. Ale się dzieje, no niby takie proste ruiny, ale no, tak to jest, jak się walczy przeciwko nieumarłym. Jak nieumarli muszą walczyć przeciwko swoim. Tak to się zawsze układa. Jest problem. I to spory. No takie ogóle mogę tylko Templariuszem zaatakować, a... Reszta nic nie może zrobić tutaj. No i co, pominięcie tym jeszcze go walnie. No jest niewygodna jednostka strasznie, no. 80% ma aż na paraliż. Jest lepszy niż widmowy wojownik pod tym względem tak naprawdę. Nie mam nic do uzdrawiania, no to musisz sobie wziąć to. Napij się, ty się uzdrów. Ty też zresztą.
Teraz liczę na to, że będę pierwszy. Złudne nadzieje chyba. No oczywiście. On musi być pierwszy i sparaliżuje, nie? Ojej. Teraz nie wiadomo, kogo tu w ogóle... No niby ty jeszcze przeżyjesz, więc... Ja sparaliżuję tego pana, żeby więcej mnie tu nie chlastał. Bo tu jest i tak pominięcie. I to jeszcze byłaby śmierć, tak naprawdę. Och, jest na styk. Na styk i to bardzo. Teraz zależy wszystko, czy ty trafisz. Dobra. Jest na razie ok. Ty masz 16 punktów do życia, Boże. Dobra. Ryzyko jest duże. I musisz to trafić, człowieku. Świetnie. I tak to było na styk. Ale warte 131 punktów doświadczenia, no to... To nie są byle jakie... To nie jest byle jakie. Ale tylko stówka i kula zombie, która mi się nie przyda. Nawet tobie nie będę tego dawał, bo to jest słabe i bezużyteczne. Tego beliara możesz sobie wziąć. Kulę możesz sobie wziąć. W sumie sprzedaj tą kulę. Za te marne 80, ale zawsze coś. A ty będziesz sobie truł tego goblina. No i zobaczcie, no... Jeden odcinek, on już się kończy. A ja tak naprawdę, no... Malutki skrawek mapy odsłoniłem. W sumie nawet ja bym, powinienem w ogóle był to oblać te ruiny. Poczekać na lepsze jednostki. I wtedy dopiero coś kombinować, a tak, no to... Tak to trochę bezsensownie wyszło. Trochę się trzeba było wycofywać, no ale... Zbyt łasy chyba byłem na te doświadczenia, które tam czyhało po prostu w tych ruinach. No przynajmniej było trochę ciekawie. Teraz już będą troszeczkę inne walki, które z upiorem w sumie byłoby bardzo łatwo zrobić. No ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, jak się już będą pojawiać, albo też poprzednich, jeśli nie widzieliście. No i to wszystko. Trzymajcie się i cześć.